Władimir Zełenski, przyjaciel Polski i Polaków, zawsze służy dobrym słowem, jednak tym razem nie ma dla nas dobrych wieści. Podczas wczorajszej wizyty w Wilnie ostrzegał w ten właśnie sposób. Jeśli taki katastrofalny dzień, dzień, gdy Ukraina przestanie istnieć, kiedykolwiek nadejdzie, to Rosja zrobi wszystko, co możliwe, aby upewnić się, że nastąpi też dzień, gdy nie będzie już Mołdawii, a następnie dzień, gdy nie będzie już krajów bałtyckich, dzień, gdy nie będzie Polski, dzień, gdy nie będzie wielu innych krajów. Podsumowując ten przejmujący apel, Rosja zrobi wszystko, żeby nie było niczego. Witam Was. Zacznijmy jednego od pana Andrzeja, ponieważ wygląda na to, że po dniach cichych przyjaźń obu panów może na nowo rozkwitnąć. Otóż 9 stycznia rozmawiali przez telefon na temat członkowstwa, to jest trudny wyraz, członkowstwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ewentualnie Unii Europejskiej w Ukrainie, na temat gwarancji bezpieczeństwa, jakich mamy Ukrainie udzielić i zniesieniu granic. Swoją drogą, to pokazuje, w jak instrumentalny sposób Władimir Zełenski podchodzi do polskich polityków. Kiedy na szczycie w Arabii Saudyjskiej, razem z partnerami strategicznymi, ale także z krajami neutralnymi, dogadywali warunki pokojowe, fakt, no tam nie było Rosjan, czyli tak między sobą na ten temat rozmawiali, to pana Andrzeja nie zaprosił, a musiał sobie zdawać sprawę, jak on lubi wycieczki. Arabia Saudyjska w maju to przepiękne miejsce. Natomiast kiedy negocjacje nie przyniosły rezultatów, no to Andrzeju ratuj, daj gwarancję bezpieczeństwa. Bloomberg, tajne rozmowy pokojowe z udziałem Ukrainy, G7, krajów neutralnych nie przyniosły rezultatów. No właśnie, gwarancje bezpieczeństwa, bo zapewne każdy z Was się zastanawia, co tam pan Andrzej obiecał, co wystawimy, żeby obronić Ukrainę. No i wychodzi na to, że od lipca, kiedy zapadła decyzja, że jednak Ukraina nie wstąpi w przyspieszonej ścieżce do sojuszu, no to Zachód jednak nie wyśle żołnierzy, by bronili Ukrainę. Tym bardziej, że sojusz G7, który udzielił gwarancji, no nie jest sojuszem wojskowym. I bodajże 8 albo 9 stycznia Ukraina wystawiła grupę negocjacyjną, której skład moim zdaniem bardzo dużo mówi o priorytetach gwarancji bezpieczeństwa. To będzie tłumaczenie maszynowe, troszkę koślawe, jeszcze bardziej koślawa będzie wymowa co niektórych nazwisk, bo ich po prostu nie znam. Jednak tutaj przede wszystkim zwracam Waszą uwagę na nazwy resortów. Delegacji do udziału w negocjacjach w sprawie opracowania i przygotowania dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych między Ukrainą a innymi państwami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Gwarancje mają być wielostronne i dwustronne, czyli wielostronne, na przykład grupa G7, ale nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby z Polakami podpisać umowę dwustronną, żebyśmy coś tam na boku też mogli zagwarantować. Jedziemy dalej. Przewodniczący Andrii Jermak. W biurze prezydenta w delegacji biorą udział zastępca Ermak Roman Maszowec i Igor Schowka, przedstawiciele Departamentu Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Igor Baranecki i Witalii Martyniuk. Obejmuje także ministrów przemysłu strategicznego Aleksandra Kamyszyna, obrony Rustema Umerowa, jego pierwszego zastępcę Aleksandra Pawluka, wiceministra sprawiedliwości Irynę Mundrę i wiceministra gospodarki Igora Fomenko. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w delegacji reprezentuje wiceminister Mykoła Tychycki i ambasador do spraw zadań specjalnych Anton Korynewicz. Ponadto wspomniany szef grupy dyrekcji wywiadu Ministerstwa Obrony Kirill Budanow, szef służby wywiadu zagranicznego Aleksander Litwinienko, szef SBU Wasyl Kolyk i Departament Międzynarodowej Współpracy Obronnej Ministerstwa Obrony Gennady Kowalenko. Owszem, jest wojsko, jest obrona, chociaż zostali wymienieni w środku i na końcu, no ale widzimy, że chodzi o pieniążki, o gospodarkę, o integrację służb, wywiadów, konfiturki z Unii Europejskiej, no i pani sądownictwa, czyli najprawdopodobniej zdaje raport, jeżeli chodzi o te
reformę, o tą propozycję nie do odrzucenia, jeżeli chodzi o reformę czy sądownictwa, czy całej administracji. Więc wygląda na to, że wojna wchodzi w stan uśpienia. Zresztą ja dzisiaj rano u pana Szechtera w radiu słyszałem, że Ukraina od paru miesięcy na masową skalę buduje umocnienia na froncie. Dotąd to była informacja tajna, teraz co się stało, że tutaj w Polsce się o tym dowiedzieliśmy. Ale przypominam, że my już w listopadzie rozmawialiśmy na temat raportu jakiegoś ważnego w sensie zbliżonego do władzy bądź służb czy opiniotwórczego, już teraz nie pamiętam, anglosaskiego think tanku, który mówił o potrzebie, ważny think tank, jeżeli o czymś pisze, to znaczy, że decyzje zostały podjęte, o potrzebie przedefiniowania warunków zwycięstwa Ukrainy, czyli już nie powrót do granic z 91 roku, tylko utrzymanie tego, co jest, i no tak dali też nadzieję, że jeżeli Rosja będzie miała zapaść, ewentualnie Ukraina się rozrośnie, no to będzie można w sprzyjających okolicznościach zawalczyć, ale później. No i co jest ważne, w przyszłym tygodniu panowie będą na ten temat rozmawiali u wujaszka Klausa w Davos. Karis, czyli premier Estonii. Karis powtórzył stanowisko Estonii, że wojna musi zakończyć się zwycięstwem Ukrainy. Komentarze nadeszły, gdy Stany Zjednoczone starają się wezwać Ukrainę do zaostrzenia planu odparcia sił rosyjskich. Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, ma poruszyć tę kwestię z Zełenskim na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w przyszłym tygodniu, według osób zaznajomionych z planowaniem. Tak jak mówiłem wcześniej, z kontekstu tego artykułu, chociaż to są informacje niejawne, wynika, że Ukraina ma położyć nacisk na obronę. No i tak jak się sytuacja rozwinie, już nie jest mowa, że trzeba będzie czekać, aż Rosja będzie miała zapaść, ale wiecie, jakieś punktowe uderzenia, jakieś wojny graniczne, jakieś operacje ATO-BIS, zobaczymy, co tam panowie w Davos ustalą. Ale to dlatego Zełenski wzmaga narrację o tym, że jak Ukraina upadnie, to pociągnie ze sobą kraje regionu, co będzie skutkowało wyparciem Stanów Zjednoczonych z Europy. To jest fragment przemowy w Wilnie. Jeszcze raz. A jeżeli kiedykolwiek nadejdzie katastrofalny dzień po Ukrainie, Rosja zapewni jego kontynuację. Nadejdzie dzień po Mołdawii, potem dzień po Bałtach, dzień po Polsce, dzień po wielu innych. Wiecie, ja nie chcę być wścibski, ale no chyba ta narracja zaczęła się troszkę rozjeżdżać. No bo co? Ukraina nas broni. Jeżeli Ukraina padnie, to nie będzie nas tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej. Rosja może pójdzie dalej, ale jednocześnie to my bronieni, którzy nie poradzimy sobie bez Ukrainy, no musimy udzielać jej gwarancji bezpieczeństwa, bo inaczej nas nie obroni. No kurde, takie lekkie zapętlenie, prawda? Masz rację, Uszynku. Musimy to jeszcze z chłopakami w Davos przegadać. A Andrzej też wpadnie. No i to tyle ode mnie. Pamiętajcie, nowy rok to nie tylko WOŚP, ale także impreza u wujaszka Klausa. Czyli będzie co słuchać, będzie co oglądać. Motyw przewodni, odzyskanie zaufania. Więc będzie wesoło, pomysły na odzyskanie naszego zaufania na pewno będą nietuzinkowe. Tymczasem, jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło, czy coś by Was zainteresowało. No i oczywiście kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Najważniejsze, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.